Mazowieckie Dismaco oczywiście to będzie impreza cykliczna, jest to pierwsza edycja wspierania tak naprawdę młodej kadry, młodych kucharzy, tych, którzy chcą się rozwijać, a my wspomagamy ich w tej branży. Oczywiście my zajmujemy się wyposażeniem lokali gastronomicznych tak naprawdę, ale oprócz tego prowadzimy w całej Polsce taką akcję szkoleniową dla tych młodej kadry, młodych kucharzy i robimy to bardzo regionalnie. To jest pierwsza tego typu impreza w Radomiu i miejmy nadzieję, że będzie cieszyła się dużym powodzeniem i na pewno zapraszamy już w tym momencie za rok. A skąd pomysł na Mazowieckie Dni Smaku właśnie w Radomiu? Skąd pomysł? Razem z firmą Aspen, która tutaj już funkcjonuje ponad 5 lat, wspieramy, rozwijamy ten rynek gastronomiczny w Radomiu. Pomysł pojawił się już jakiś czas temu, gdzie spotkaliśmy się tutaj z tym środowiskiem kucharskim i jakby na ich życzenie. Oni sami nam powiedzieli, że nie ma tu szkoleń, nie ma żadnych warsztatów, a chcieliby się rozwijać. Stąd ten pomysł wspólny na taką akcję się wziął. Jeżeli pani się dzisiaj zapyta tych młodych ludzi, okaże się, że z jednej strony mamy już kucharzy, którzy są szefami kuchni i biorą udział w tym konkursie. Są też kucharze, którzy pracują w restauracjach, a z drugiej strony są to młodzi ludzie, uczniowie tak naprawdę, gdzie też również zapraszamy tych najlepszych do udziału w tego typu akcjach, dlatego że my sami chcemy też wyłaniać takich ludzi, pomagać im później w przyszłości, też kierować ich do tych dobrych restauracji. Ja tylko powiem, że nagrodą tak naprawdę w tym konkursie, w tej imprezie jest nominacja do ogólnopolskiego konkursu kulinarnego w Grudźnie, który się odbędzie w sierpniu i to jest pod patronatem Jeana Bossa, bardzo znanego szefa kuchni. Nagrodami również są warsztaty kulinarne w naszych centrach kulinarnych w Krakowie. Wśród takich kucharzy jak Krzysztof Gawlik, który jest ekspertem kulinarnym, który z nami pracuje już od wielu, wielu lat. Także przygotowaliśmy naprawdę bardzo fajne nagrody. Chcemy zmotywować te młode osoby tak naprawdę, żeby się chciały rozwijać. No i wprowadzać naprawdę fajne smaki, również mazowieckie, do tych swoich restauracji. Dzisiaj będziemy przyrządzać polędwiczki marynowane w tymianku, w cebuli i w czerwonym winie. Do tego będziemy robić szparagi zielone w szynce i w cieście francuskim. Polędwiczki będą podawane z ziemniaczkami i to wszystko. Jeszcze polędwiczki będą faszerowane pomidorkami i kozim serem. Jeśli chodzi o tą technikę, nazwa to carving, prawda? Czyli wycinanie, dekorowanie w owocach, warzywach. Carving to tak samo rzeźbienie w czekoladzie, w maśle, w lodzie, prawda? To nie mylić oczywiście z carvingiem odnośnie nart, prawda? Jeśli chodzi tutaj o owoce, akurat wycinam logo firmowe efektem kwiatowym. Ten konkurs pozwala nam na rozwinięcie wśród osób uczestniczących, czyli kucharzy, młodzieży, która tutaj za mną przygotowuje już potrawy, rozwinąć fantazję na temat przygotowania potraw z użyciem danych produktów, które są tutaj w regionie bardzo modne, popularne i też takie produkty, które są w danym okresie roku bardzo, bardzo mocno jakby rozwinięte, prawda? Czyli ta sezonowość.
początki herbaty sięgają już ponad 5000 lat wstecz. No i jak to z wieloma rzeczami, był to czysty przypadek. Jeden z cesarzy chińskich, podróżując ze swoją karawaną, zatrzymał się nad kociołkiem, gotowali wodę i podmuch wiatru sprawił, że liście herbaciane właśnie prosto z tego krzewu herbacianego nam wpadły do kociołka. No i tak, to jest jedna z takich pierwszych legend właśnie dotyczących powstania herbaty. Generalnie rozróżniamy bardzo, bardzo wiele fantastycznych herbat. Są herbaty czarne, są herbaty czerwone, są herbaty zielone, no i oczywiście taka kwintesencja sztuki herbacianej, czyli herbata biała. Dzisiaj będziemy mieli okazję spróbować takiej prawdziwej herbaty białej. Dodatkowo, taka niespodzianka mała dla Państwa, przygotowaliśmy takie specjalne tace degustacyjne i tutaj chcemy pokazać różnice wynikające z miejsca uprawy herbaty. Tutaj, jak Państwo doskonale widzicie, mamy cztery herbaty czarne. One różnią się przede wszystkim wizualnie barwą naparu. Natomiast muszę powiedzieć, że to są herbaty czarne, a różnice wynikają z tego, że one są zbierane na różnych wysokościach. Poprzez herbaty zbierane bardzo nisko, nad poziomem morza, poprzez plantacje wysokogórskie. I generalnie herbata jest po wodzie w ogóle drugim najbardziej popularnym napojem na świecie, także spożywanie 4-5 filiżanek dziennie herbaty już wpływa, dostarcza odpowiedniej ilości płynów, tak, dla naszego organizmu, ale herbata, musi Pani wiedzieć, że przez lata była uważana w ogóle jako zioło, jako pito ją tylko w jakichś sytuacjach zdrowotnych. Natomiast od lat już tutaj zgłębiamy, tak jak powiedziałem, tradycje zgłębiania wiedzy herbacianej sięgają ponad 5000 lat, także poznaliśmy herbatę, coraz więcej o niej wiemy. No i muszę powiedzieć, że działa przede wszystkim oczyszczająco, oczyszcza nasz organizm, działa pobudzająco, no i ma szereg jeszcze właściwości leczniczych właśnie dla naszego organizmu. Także polecam, pijcie Państwo jak najwięcej dobrej, oryginalnej herbaty. Stosując polepszacze, ciasto wytwarzamy 15 minut i już mamy gotowe. Natomiast stosując naturalne fermentacje, najprostsze ciasto stoi 3,5 godziny, a do tego zakwasy produkuje się do 48 godzin. Więc to wymaga dużo czasu, a przede wszystkim dużej wiedzy technologicznej, bo fermentacja przebiega różnie w zależności od pory roku, w zależności od pory od temperatury na dworzu. Także, a w burze rzeczywiście wszystkie fermentacje piorunująco idą w górę, więc trzeba umieć zatrzymać je. Więc jeżeli my taki produkt zapakujemy próżniowo, przygotowany z różnego rodzaju, to co w tej chwili się dzieje, przepraszam, że zbaczam z tematu, to nie jest gotowanie się oliwy. To jest wysysanie tlenu, powietrza z wnętrza tej oliwy, z wnętrza tego produktu. Poprzez ten proces te wszystkie aromaty, smaki, czyli to, co chcemy, aby... czym chcemy, aby nasiąknął jakby smak i aromat tego mięsa, bardzo intensywnie wchodzi do środka. Próżnia powoduje zasysanie tego smaku. Co się dzieje dalej z tym produktem? Tak, następnie taki produkt wkładamy do cyrkulatora sous vide. Ten cyrkulator sous vide firmy Lotus jest tak przygotowany, aby w odpowiednim czasie utrzymać stałość temperatury. Ta temperatura, którą w tej chwili tutaj mamy, jest ustawiona na 62 stopnie Celsjusza. Dołożyliśmy świeży produkt, więc minimalnie spadła temperatura. Za chwileczkę zobaczycie Państwo, że ta temperatura stała będzie cały czas w jednakowym stopniu się utrzymywać. Cyrkulator, czyli urządzenie, które przepompowuje wodę, grzejąc ją cały czas dokładnie, dogrzewając do odpowiedniej stałej jednakowej temperatury. Poprzez ten proces mięso w powolny sposób zostaje przygotowane, ugotowane jakby, czyli faza jakby początkowa. Dzięki temu te produkty są kruche, delikatne, soczyste, nie tracą wagi, o czym rozmawialiśmy już wcześniej. Ale co jest też bardzo istotnym elementem tej techniki kulinarnej? Ta technika kulinarna powoduje, że jesteśmy w stanie przygotować dużą ilość produkcji, czekając na klienta i poprzez
ten sposób techniki kulinarnej jakość, którą uzyskamy przez ten minimalny czas, ponieważ każdy produkt potrzebuje minimalnego czasu obróbki cieplnej, termicznej, czy też mroźniczej, prawda? Natomiast utrzymanie tego i dostosowanie do minimalnego czasu spowoduje, że ten produkt później możemy przetrzymywać przez dłuższy okres czasu, około 5 dni, w warunkach czy chłodniczych, czy też codziennie dogrzewać go, trzekać na klienta i mamy bezpośrednio od razu do wydania produkt. Nie musimy czekać, klient nie czeka na produkty. Tak przygotowane produkty, które będą gdzieś za około 30-35 minut, bo tyle potrzebuje na przykład taka polędwiczka wieprzowa, po tym czasie ten produkt możemy podać w dalszej obróbce termicznej. Jest to jednodniowy wyjazd na warsztaty kulinarne do naszego studia kulinarnego w Krakowie. I tam przez cały dzień będziecie Państwo, osoby, które pojadą, będą uczestniczyć w kursie, szkoleniu odpowiednich technik kulinarnych, odpowiedniego rodzaju kuchni. To trzecie miejsce zajęli Karolina Janiec. Doskonalenie pracy, technik kulinarnych, z tym, że tutaj dwudniowe, z noclegiem, z pobytem, otrzymują Paweł Taras oraz Daniel Skrzyk. Damian. Miejsce pierwsze, proszę Państwa, dla grupy, dla teamu, który naszym zdaniem najsmaczniej, najlepiej żyli siedmioosobowe, burzliwie debatowało, degustowało te wszystkie potrawy, zresztą widać po nas. I proszę Państwa, wybraliśmy naszym zdaniem i zdaniem wszystkich jurorów sumą punktów. Wybraliśmy najlepsze danie, to, które chcemy. I ten team, który wybraliśmy, z kolei otrzymuje nagrodę. Jest to nominacja na wyjazd do prestiżowego konkursu kulinarnego do Gruczna, na Festiwal Smaków. Jest to festiwal, konkurs kulinarny, jeden z konkursów, który nominowany jest do Kulinarnego Pucharu Polski, więc już takiego najwyższego trofeum kucharskiego. I ten konkurs organizowany jest przez Eurotop Polska oraz Akademię Molekularną Jeana Bossa. Ten konkurs i te osoby, które uzyskały to pierwsze miejsce, czyli największą ilość punktów, pojadą na ten konkurs kulinarny. 18-19 sierpnia tego roku. Tak. A są to Maciej Zięba oraz Piotr Ternowski.